się, przez co tracą część energii. Wojciech Jakubik dodaje, że inwestycje są konieczne, bo za rok czy dwa będziemy mieć jeszcze większe problemy. Ekspert przyznaje, że dla polityków inwestowanie w linie energetyczne jest mniej widowiskowe niż w autostrady czy orliki. Mało spektakularne są rozwiązania na rzecz przyspieszenia tego typu inwestycji. Dopiero niedawno została przyjęta ustawa przesyłowa, która pozwala szybciej realizować inwestycje, które wymagają wywłaszczeń i tym podobnych rozwiązań, dzięki której będziemy mogli szybciej budować inwestycje na wielu działkach. Ministerstwo Gospodarki informuje jednak, że trwa program inwestycji w linie wysokiego napięcia. Do końca roku ma zostać na nie wydane 4,5 miliarda złotych. Rozmowa dnia. A teraz, proszę Państwa, przenieśmy się do Konstancina Jeziorny. Tam znajduje się siedziba Polskiej Sieci Elektroenergetycznej. To jest tuż pod Warszawą. Na miejscu jest Krzysztof Chorwat i gość magazynu Skraju i ze Świata. Dzień dobry, gościem magazynu jest Piotr Rak, wiceprezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Na początek upewnijmy się, jaka jest dzisiaj sytuacja energetyczna w kraju. Sytuacja energetyczna jest dobra, system pracuje stabilnie, są odpowiednie rezerwy, zapotrzebowanie jest zgodne z planem. Nie przewidujemy żadnych zagrożeń w pracy ani dziś, ani jutro, ani w niedzielę. Stopień 11 co oznacza? Stopień 11 oznacza, że każdy odbiorca może pobierać moc do wysokości mocy zamówionej w rynku. Słyszał Pan głos ekspertów i od razu chciał Pan się do tego odnieść. Jak z tymi sieciami jest? Czy one rzeczywiście nie domagają? Nie mogę się zgodzić z tym stwierdzeniem. Chciałbym podkreślić, że przede wszystkim ten kryzys i te ograniczenia, które miały miejsce, w żadnym stopniu nie były wywołane stanem sieci i wszystkie ograniczenia spowodowane były przede wszystkim wysoką awaryjnością jednostek wytwórczych i spowodowane między innymi wysokimi temperaturami. Nasze sieci nie przyczyniły się do tego w żaden sposób. Jeżeli chodzi o inwestycje, które wykonaliśmy w ostatnich latach, to chciałbym powiedzieć, że w latach 12-14 zainwestowaliśmy ponad 2 miliardy złotych. Złotych, a na najbliższe 5 lat do roku 2020 jest 7 miliardów, z czego 5 miliardów złotych to są już zawarte umowy z wykonawcami, inwestycje, które są realizowane. Jak słyszeliśmy, najprawdopodobniej w poniedziałek, może wieczorem, w niedzielę popłynie do Polski prąd z ukraińskiej elektrowni w Dobrotworze. Kto wyszedł z tą inicjatywą, panie prezesie? Zaczęło się od nas. My w poniedziałek już zwróciliśmy się do operatora ukraińskiego z pytaniem, czy jest taka możliwość, żeby uruchomić dostawy awaryjne z elektrowni Dobrotwór. I w pierwszym momencie uzyskaliśmy odpowiedź, że nie ma możliwości aż do 7 września, ale później po naszych naciskach i decyzji chyba samego premiera po stronie ukraińskiej uzyskaliśmy pozytywną odpowiedź i w tym momencie od wczorajszego popołudnia uzgadniamy umowy na, tak, żeby te dostawy mogły się rozpocząć. A już wiadomo, jaki będzie koszt takich zakupów? Jeszcze nie chciałbym powiedzieć, bo ta kwestia jest nieuzgodniona. A 200 MW to dużo? No, w skali naszego systemu przy szczytowym zapotrzebowaniu 22 tysiące MW nie jest to jakaś wielka ilość, to jest jeden rok na przykład elektrowni. Właśnie pytam o to, bo no, eksperci są zgodni, że zakup 200 MW od Ukrainy to działanie no, dość doraźne. Problemy będą się powtarzać w przyszłości, zresztą wiadomo o tym nie od dziś, już kilka lat temu i państwo, i rząd sygnalizowali, że te wyłączenia mogą się pojawiać i to właśnie 15-16 rok to ten szczyt, kiedy te problemy mogą się pojawić. No więc pytanie, czy ten blackout nam grozi, czy jest jeszcze daleko? Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że w takich sytuacjach, nawet jak teraz było, nie możemy mówić o blackoucie, bo to jest sytuacja skrajnie awaryjna, a jedynie o ewentualnych ograniczeniach dostawek, jak miało to miejsce teraz. Natomiast chciałbym podkreślić, że oczywiście my wiemy o tej sytuacji i już od dawna podejmujemy działania takie, jakie są w gestii operatora, żeby temu zapobiec. Przede wszystkim dokonaliśmy zakupu kabla szewskiego, otworzyliśmy go i stamtąd dla rynku stamtąd płynie 600 MW. W tej chwili przez ten czas kryzysu praktycznie codziennie 600 MW płynęło ze Szwecji. Kończymy potężną inwestycję połączenia Polska-Litwa, które będzie gotowe z końcem roku 15. To jest kolejne 500 MW, które będzie mogły wpłynąć. To jest swój już interkonektory, czyli mosty energetyczne pod auspicjami Unii Europejskiej. Tak, jest to projekt finansowany w znacznej mierze ze środków unijnych. To skoro już tak spoglądamy na mapę Europy,